Witam was kochani. Dzisiaj kolejny urbex. No pełno tego jest w naszym kraju. Znajomość terenu, orientacja w terenie, kolejne moje rozważania na ten temat, orientacja w terenie i znajomość okolicy, w której najczęściej przebywacie. Myślę, że to jest jeden z elementów waszego bezpieczeństwa. Praca z elektroniką, z nawigacją, z kompasem, z mapem czy skicem terenu, który samodzielnie wykonacie, wymaga e, pewnej pokory i, i dyscypliny. E, w dzień nawigowanie będzie wyglądało inaczej, w nocy nawigowanie będzie wyglądało e, zdecydowanie inaczej. E, co jest ważne? W pracy z mapą, z kompasem czy z jakimś, no powiedzmy sobie, zaawansowanym urządzeniem nawigującym. E, wie, większość urządzeń e, e, nawigujących, na przykład darmin czy inne firmy, e, trzeba należy pamiętać o tym, że te urządzenia lubią ruch. Wtedy łatwiej satelity określają kierunek naszego marsu. Zapamiętywanie i kontrola trasy w trakcie pracy z, z urządzeniem elektronicznym. To jakby podstawa sukcesu. Ono może w różnych warunkach zostać zakłócone, mogą być błędy w pracy. Eee, praca z kompasem, szkicem, mapą. Jest to podobna sytuacja, ponieważ kompas, eee, co na przykład na wczorajszych zajęciach wyszło, też może zostać zakłócony. Dlatego kontrolujemy przez cały czas trasę, kontrolujemy kierunek, azymut, tak zwany. Co to azymut? Kąt zawarty między kierunkiem północy a kierunkiem marszu. Eee, Czas, czas, czas. Namawiam do dyscypliny i do pracy ciągłej. Zapraszam na zajęcia. Pozdrawiam. Projekt Ranger, Winterskorenia to są nasze kanały, mojej zimy. Namawiam do subskrypcji i oglądania naszych filmów. Pozdro.